Radio Piekary. Komentarze. Marek, czy dzień dobry Państwu. Zapraszam na komentarze w Radiu Piekary. W skromnym gronie dzisiaj, skromniejszym niż planowaliśmy, redaktor Jan Dziadul, Polityka. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, witam Państwa. Krzesło gotowe dla redaktora Durczoka, ale Kamil niestety z rodzinnych, tak je nazwijmy, przyczyn nie mógł do nas dotrzeć. Redaktorze, zdrowia życzymy. Już tam redaktor dobrze wie komu. A my się zabieramy za opis tygodnia, który prawie za nami. Zacznijmy od wydarzeń najbardziej aktualnych, bo one wczoraj się przetoczyły także przez Katowice, nie tylko przez Katowice, bo przez wszystkie wojewódzkie miasta w Polsce. Solidarność wyszła, aby pikietować urzędy wojewódzkie, a więc siedzibę reprezentacji państwa, upominawszy się o podniesienie płac dla całej sfery budżetowej. To jest być może niezasłużony zarzut, ale go słyszałem, że to jest ustawka. No dokładnie, jest to dość dziwne zachowanie związku, który od początku powstania tego rządu był kojarzony, albo odwrotnie, że władza była kojarzona z Solidarnością, a Solidarność z władzą, więc nie wykluczam, że to może być ustawka, zagrywka polityczna, która no, miałaby osłabić, przypuszczam, będziemy o tym mówić, miałaby osłabić wymowę strajku nauczycieli, który jest planowany na przyszły tydzień. Nie wiem tylko, bo nie było mnie w Katowicach w tym czasie, jaka była atmosfera tego strajku. Ja widziałem zdjęcia z tej manifestacji. No, niewiele odbiegało to od tej normy, do której przywykliśmy. I transparenty, i syreny. Ale tak mi się wydawało, że mniej agresywne to wszystko było, zwłaszcza w tym przekazie zamieszczanym na transparentach. Kilka całkiem albo i mniej udanych wierszyków dotyczących jałmużny i ciężkiej pracy. A nawet retoryka Piotra Dudy była taka, no nie ugodowa co prawda, ale kiedy zauważał, że rząd popełnia błędy, to nie omieszkał dodać, że one są konsekwencją zaniedbań poprzedników, czyli Platformy. No to jest dokładnie ta filozofia Piotra Dudy, który lubi uśmiechnięty pokazywać się najczęściej w okolicach pana prezydenta, ale no w środowisku politycznym i nawet w samej Solidarności już traktowany jest per podnóżek pana prezydenta. Ale no, zastanawiam się, czy przypadkiem nie jest tak, że Piotr Duda i Związek jednak niechętnie by zaryzykowali tak wiele i kiedy mówią o tym, że albo podwyżki, albo będzie duży, gigantyczny protest, to jednak mówią serio. A czy ten protest miałby dotyczyć tylko sfery budżetowej? Czy oj, tam również, kilka było wymienionych również, branż. To ma być protest o stabilne ceny energii. To ma być protest o stabilną rolę górnictwa w polskim przemyśle, w polskiej gospodarce. Ten endemiczny śląski element tam się też musiał pojawić. To jest upominanie się o pieniądze dla sądów, dla laborantów, no, dla całej masy tych wszystkich pracowników, którzy pracują w służbie państwa, czyli w sferze budżetowej. To znaczy, jeżeli taki protest by się odbył, i na masową skalę, to byłbym skłonny przypuszczać, że obecna Solidarność zmierza w kierunku ruchu, który kiedyś nazywał się Akcja Wyborcza Solidarności, a więc stworzenie własnego podmiotu politycznego, który na tej scenie no, mógłby zagrozić Prawu i Sprawiedliwości. Jest tylko jedna taka niepokojąca trochę zbieżność, jak mi się wydaje, bo przypominam sobie słowa marszałka bodaj Terleckiego, który mówił, żeby związkowcy z Solidarności, związkowcy w ogóle strajkujący w tej chwili w oświacie, trochę zbastowali, nie byli aż tak stanowczy w tych oczekiwaniach, bo jesienią rząd przygotowuje kompleksową propozycję dla sfery budżetowej. I ten protest Solidarności zapowiadany teraz w połączeniu z tą zapowiedzią, no, tworzy dla mnie jakąś taką komunikacyjną całość. Ta kompleksowa propozycja dla sfery budżetowej, ona będzie na pewno dotyczyła albo pojawi się w przededniu wyborów parlamentarnych. Tak. Więc być może ta zapowiedź protestów Solidarności by skomplikowałaby rządzącym no,
ten manewr przedwyborczy, który szykują, który zapowiadają. Chociaż no, ta kompleksowa propozycja, jeżeli nie są w stanie spełnić propozycji żądań nauczycieli, no to nie wiem o jaki budżet, o jaką kasę będzie się opierać. A jakieś 2 miliardy złotych chyba tak to podliczono podczas tych protestów Solidarności. 2 miliardy złotych to nie jest kompleksowa propozycja dla sfery budżetowej. Z całą pewnością. To już dla jednej jakiejś budżetówki, nazwijmy tak. Nie wiemy, czy Solidarność próbuje w ten sposób ratować twarz, aby pokazać, że też jest stanowczym związkiem zawodowym, czy nie, ale zakładamy dobre intencje w tej sprawie i jestem skłonny twierdzić, że Piotr Duda serio mówi, kiedy proponuje rządowi zastanowienie nad podwyżkami. Tak, i myślę, że pewnie ich boli to, że w jakimś odczuciu społecznym traktowani są jako ci, którzy chodzą na pasku władzy, na pasku rządu, stąd no... Coś z tym trzeba zrobić. Może tylko o to chodzi, ale zakładamy, że nie, że chodzi o rzeczywiście prawdziwą związkową robotę. No to zatrzymajmy się na chwilę przy strajku nauczycieli. To jest rzecz przyszła i niepewna, bo dziś ta chwila ostateczna. Dziś ma się pojawić nowe propozycje rządu. Co z tego wyjdzie, na razie nie wiadomo. Gościmy w naszym studiu różnych lokalnych polityków. I na przykład Arkadiusz Chęciński, to jest prezydent Sosnowca, mówi, że wspiera ten protest nauczycieli w tym znaczeniu, że zrobi wszystko jako włodarz miasta, aby dzieci miały się gdzie podziać. W naszym studiu gości także Jerzy Gorzelik i właściwie w zdaniu obydwu tych panów słyszę jedną rzecz. Nauczycielom należą się dobre pieniądze, bo to są ludzie, którzy będą odpowiadali za kształcenie polskich dzieci. Im więcej, lepszej oni są jakości, tym lepsze będzie kształcenie tych dzieci, tym lepsza przyszłość Polski. No tylko, że ten argument był ważny i aktualny za czasów każdej władzy. Dokładnie. Ja myślę, że czym bliżej daty strajku, to tego strajku, tego protestu boją się za obydwie strony, zarówno nauczyciele, ale również rządzący, bo nigdy w Polsce nie było jeszcze takiego strajku, który dotyczyłby tak olbrzymiej rzeszy osób, bo to chodzi... 700 tysięcy nauczycieli, ale miliony uczniów. A więc myślę, że to nie wymknie się spod kontroli organizatorów strajku, ale może doprowadzić do takiego chaosu rodzinno-szkolnego, politycznego, no, że trudno dzisiaj powiedzieć, która ze stron wyjdzie z tego strajku zwycięsko. No. Tym bardziej, że zarzut o politycznym charakterze tego strajku jest dość łatwy do udowodnienia, bo rzeczywiście, jeżeli założymy, że ten argument o przyzwoitym kształceniu przez przyzwoitych nauczycieli był zawsze aktualny, no to jakoś za poprzednich ekip tak daleko związki zawodowe nie poszły. No i nie wszystkie związki zawodowe idą tak daleko, bo Solidarność Nauczycielska i drugi związany tam, nie pamiętam w tej chwili nazwy z nią, związek, no łagodzą troszeczkę ostrze. Ale dodajmy uczciwie, że to Solidarność głodowała. To jej członkowie. No tak, ale to ja nie wiem, czy ta głodówka 3-4 osób w Krakowie mogła mieć jakiś wpływ na ogół. Tym bardziej, że już jest zawieszona. Tak, tak, na ogół nauczycieli. Także powtarzam, że tego strajku boją się obydwie strony, rezultatów tego strajku. Arkadiusz Chęciński w naszym studiu porusza także inny temat. I jestem dziwnie przekonany, że dzisiejsze rozmowy i przypuszczam może i sobotnie doprowadzą do zawieszenia protestu albo zawieszenia strajku na czas przeprowadzenia egzaminów. Czyli pojawi się propozycja jakaś, na którą tak. Związkowcy przystaną. Tak, 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 taka łagodna dla wszystkich. No to zobaczymy. Arkadiusz Chęciński, jak już zacząłem, w naszym studiu porusza także inny temat. Otóż alarmuje, że staraniem władz miasta pewnych technologicznych zabiegów zużycie prądu w tym mieście spadło 25%, za to rachunki dostali o 9 milionów wyższe.
Jestem ciekaw, na ile powszechny i popularny jest to problem na Śląsku, bo minister Tchórzewski odpowiada, poczekajcie, będzie rozporządzenie, kasa zostanie wam zwrócona, tylko tego dokumentu na razie nie ma. To dość ciekawa, powiem, sytuacja. Czym mniej, tym więcej. Z tego można oczywiście się trochę podśmiewać i mówić, że to jest kłopot pana prezydenta, tylko on nie ukrywa, to się prędzej czy później musi odbić na portfelach mieszkańców tego miasta. No ale to, czy to wynika z tego, że samorządy, które często też kupują zbiorowo energię. No kupiły ją jako metropolia. To mają o wiele większe taryfy niż użytkownicy detaliczni, tacy jak my. Ale nawet nie o tym mówimy, przenosząc to zagadnienie na portfele mieszkańców Sosnowca. Chodzi o to, że oni, korzystając z usług miejskich, będą musieli za nie zapłacić więcej. Basen, oświetlenie miejskie, no można wymieniać te użyteczności bardzo długo i one będą droższe właśnie dlatego, że miasto musi więcej płacić za No tak, za prąd. Ale póki co to no, nie mieści mi się to w jakichś ekonomicznych regułach gry. No, zużywasz mniej prądu, mniej wody, czy jakichś innych mediów, a płacisz więcej. No bo taryfy wyższe, a rozporządzenia do tej taryfy nie ma niestety. I to jest najbardziej niepokojące w tym wszystkim. Co więcej, prezydent wskazuje, że co prawda kupiono tę usługę wspólnie w ramach metropolii, natomiast możliwości negocjacyjne były niewielkie, no bo jedyną możliwością było nie podpisać umowy, ale przecież żaden samorząd nie zamknie szpitali, szkół, nie wygasi światła na ulicach, po prostu musieli podpisać takie umowy. No tak, ale czy to dotyczy tylko Sosnowca? Czy się tego nie wiem. Czy w innych miastach no, jest podobnie? Czy w Katowicach? Czy w Katowicach podrożał prąd? To jest chyba czas, kiedy te faktury przychodzą i spływają, więc warto będzie się przyjrzeć dokładnie, jak się tam te kwoty kształtują. Jerzy Gorzelik, Ruch Autonomii Śląska w naszym studiu zapowiada, że dziś właśnie na swoim pierwszym posiedzeniu po całych miesiącach chyba hibernacji zbierze się Rada Górnośląska. Takie ciało, które ma być płaszczyzną porozumienia tych wszystkich środowisk, których jest kilka jednak na Śląsku. Jestem bardzo ciekaw, jakie jest twoje zdanie, bo tych środowisk, jak powiadam, zorganizowanych w różnych miejscach jest kilka i nagle poszukują jakiejś wspólnej płaszczyzny. Znaczy, Rada Górnośląska to jest jakby stowarzyszeniem stowarzyszeń tych śląskich, czy też górnośląskich o różnej barwie, bo tam i autonomiści, i ci zwolennicy gwary śląskiej jako języka, no ona, o niej było głośno przed poprzednimi wyborami i wyborami parlamentarnymi, bo w jej ramach tworzono platformę wyborczą, tak bym to nazwał. Ona ostatecznie wystartowała pod szyldem niemieckim i wybory zakończyły się klęską, ale właśnie była jakby takim centrum porozumiewawczym. Jeżeli w tej chwili odżywa ona ponownie, no to też pewnie z myślą o tego, o jakimś wspólnym śląskim czy górnośląskim starcie w wyborach, o stworzeniu kolejnej instytucji politycznej, która mogłaby wejść na scenę wyborczą. Ale jest zaproszona na to spotkanie także Śląska Partia Regionalna. To jest partyjna emanacja, jak rozumiem, ambicji Górnoślązaków. No tak, ale zaproszenie nie oznacza jeszcze, że regionalna partia z panem przewodniczącym Adamusem no, będzie chciała skorzystać z zaproszenia, więc no, zobaczymy po owocach tego spotkania i po komunikatach, które no, powinny już sygnalizować, w jakim kierunku ci górnoślązacy przed wyborami pójdą. Ja jestem ciekaw, czy ktoś, kto się interesuje tą śląskością, czy górnośląskością, jeszcze się nie pogubił w tym, kto właściwie jest gdzie, kto właściwie kogo reprezentuje i skąd i dokąd zamierza startować, bo trochę tego się namnożyło. Oni sami
przecenili własne siły, a siły oceniali poprzez ostatni spis powszechny. I te deklaracje składane co do narodowości. I te deklaracje składane co do narodowości. To wyszło wówczas, wyszło wówczas chyba 840 czy 850 tysięcy deklaracji śląskich, z tego gdzieś 350 tysięcy czysto śląskich. Wpisanych jako tylko narodowość śląska, bo inne były w różnych konfiguracjach. Polak-Ślązak, Ślązak-Polak, Ślązak-Niemiec i tak dalej. Więc to spowodowało, że no, oni uwierzyli w tę siłę, uwierzyli w swoją siłę, że ten spis przełoży się przynajmniej w połowie na wynik wyborczy. Okazuje się, że no, jednak wyborcy nie zauważają tych sztandarów śląskich czy górnośląskich, tylko głosują no, zgodnie ze swoimi wyborami politycznymi czy ideowymi na te partie, które są im bliskie. Więc ta śląskość nie jest pociągająca, ona jest po prostu statystyczna. Może jest pociągająca, tylko nie niesie za sobą żadnego takiego identyfikatora politycznego, którego potrzebujemy. Ona jest to bardziej etniczna, narodowościowa, ale nie polityczna. No tak, no klęska ugrupowania Ślązacy Razem w tych poprzednich wyborach parlamentarnych, gdzie ci Ślązacy Razem pod szyldem dodatkowo niemieckim zdobyli w trzech czy czterech okręgach wyborczych naszego województwa trochę ponad 20 tysięcy głosów, no, a też na sztandarach mieli wpisane właśnie tą siłę narodowościową, no, świadczy o tym, no, że to nie ten kierunek. Ale zauważ, że może nie te nazwiska też. Te środowiska nie dały rady także w wyborach samorządowych, uznawanych za mniej polityczne niż tych parlamentarnych. No to też była klęska. To była klęska i to potwierdza, po prostu klęska za klęską tego środowiska. Jerzy Gorzelik wraca dziś, bo to dziś ta rozmowa się odbyła w naszym studiu, do kwestii Panteonu Śląskiego. Rozgrzewa ten temat coraz bardziej chyba śląską społeczność i coraz bardziej mi się wydaje, że im mocniej się zabierzemy za rozbieranie tego tematu, tym większe kłopoty on przyniesie. To przede wszystkim póki co nie znamy kryteriów, które będą powodowały, że dana osoba znajdzie się w Panteonie. Panteon, przypomnę, to z greckiego i z układu greckiego i rzymskiego, więc z Greki i Łaciny, to świątynia wszystkich bogów. Wszystkich. Tu nie było wówczas między bogami jakichś różnic, którzy zasiadali w Panteonie. I tu pierwszy problem, Panteon ma być w tym, w katedrze Chrystusa Króla, kościele katolickim, ważnym kościele katolickim. I już można zapytać, czy kryterium wiary będzie tutaj brane pod uwagę. Mówi się o ekumenicznym charakterze Panteonu, no, a więc i protestanci byliby dopuszczeni i inne wiary, więc być może tutaj prawosławie, czy... Ale ja powiem więcej, Janek, tak. Bo siedzi w tym studiu Jerzy Gorzelik i on zwraca uwagę na jeszcze inny jakby aspekt tego całego zamieszania. Historia śląska jest w tym miejscu na ziemi ciut dłuższa od historii polskości. I według Jerzego Gorzelika na miano Ślązaka, który zasługuje na to, by być docenionym, zasługuje Karl Ulicka. To był Niemiec, to był Ślązak, to nie był Polak, ale Ślązak według Gorzelika szlachetny i człowiek, który choć widział Polskę, Śląsk całkiem gdzie indziej, też zasługuje na to, aby jako Ślązak być doceniony. Ale takich postaci można wymienić więcej. Ojciec założyciel miasta Katowic, jeden z ojców założycieli miasta Katowice, Franz Grudman.
też zasługuje, chociaż to jest XIX wiek, ale też zasługuje na miejsce w Panteonie. Tutaj w przestrzeni górnośląskiej urodziło się, częściowo nawet tworzyło czterech noblistów. Wprawdzie oni nagrodę zdobywali dla Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Ale są Ślązakami. Ale się tu urodzili, są Ślązakami. Więc takich postaci można znaleźć bez liku. A jeżeli Panteon ma być również jakąś chwałą na stulecie od przyłączenia czy powrotu Śląska do Polski, to jeżeli się zamknie tylko w tym wieku, no to będzie niedobrze. Ja tu jestem osobą napływową, ale czuję, wiem, widzę, że ktoś przede mną tutaj był. I nie był Polakiem. A czy w tym Panteonie nie powinno być miejsca na przykład dla generała Jerzego Ziętka, którego chyba teraz nawet konserwatywne czyszczą. Środowiska nie mają specjalnych wątpliwości. Marszałek Chełstowski mówi, bardzo proszę, to jest ważna postać. A dlaczego nie zauważyć w Panteonie postaci Edwarda Gierka? Będzie z tym problem, dlatego byłoby dobrze, gdybyśmy jak najszybciej, jeżeli mamy zamiar ten pomysł traktować poważnie, usiedli do równie poważnej dyskusji i z pomysłodawcami, z tymi środowiskami, które mają coś w tej sprawie do powiedzenia, żeby tych dyskusji było jak najwięcej, ale jak najkrócej trwały, bo z nich wynika tylko zamieszanie i boję się, że podział. Ja tutaj uważam, że takim pierwszym papierkiem lakmusowym będzie postać Kazimierza Kuca. Ateisty czy agnostyka, no w każdym razie człowieka, który z wiarą nie miał nic wspólnego. Jak on został niepotraktowany, bo wśród tych czterech ojców założycieli, pomysłodawców Panteonu jest na przykład też minister Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, po którym Kazimierz Kuc w swoich felietonach i wypowiedziach publicznych jeździł jak pies po burej suce, a minister Gliński ma zamiar wziąć na siebie główny ciężar powstania Panteonu. Jak powiadam, szybko się przymierzmy do poważnej rozmowy na ten temat i poważnych wniosków, bo do kompromitacji może być całkiem blisko, a byłoby niedobrze, bo pomysł jest znakomity i Śląsk na pewno zasługuje na takie miejsce, w którym będą eksponowane ważne dla tego miejsca na ziemi postaci. Jan Dziadł, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Radio Piekary. Komentarze. Radio Piekary.